7 razy na chorą. Przedstaw się. Dariusz Totala. To jest ile lat już jesteś niedźwiedziem? 30 w sumie pierwszy raz, ale już jest 32 raz, tylko rok temu byśmy nie chodzili. Także są siły, jest chęć, jest wytrwałość i dla mieszkańców warto iść. Głupiego koronawirusa, wie pan? No, zauważ pan, ile w kościołach jest ludzi, ile jest na jakimś tam spotkaniach. Naprawdę, to są jednostki. Ja się sama boję, powiem panu szczerze. No ale przyjęła pani misia. No, czyli na to wytańczyłam z nim. Bez tego to by się, proszę pana, rok nie udał, jakbym z misiem, nie? Co roku tańczył, co roku. Raz, nie, dwa razy byłam o kulach, a też tańczyłam z kulami. Może się pani przedstawić? Tak, Teresa Bewko. Nie wierzę, ojcze. W mojego ojca nie wierzę. Oj, mandacik. Dzień dobry, panie sekretarzu. A czemu to pani tak pani jest? No, ja widziałem. No, ja widziałem. Od razu w Polsce i mandat. Może pięć minut. Jak tam z polskim ładem teraz, nie?
pandemię w 2021. Ludzie chętnie mi się otwierają, częstują. Jesteśmy zadowoleni w ogóle z mieszkańców Kępy. Zawsze myśmy byli zadowoleni, jesteśmy do tej pory zadowoleni, żeby tak dalej. I żeby rok był taki, jak po zatańczeniu z misiem. Jak najlepszy, żeby nikogo nic nie zapało, szczególnie pandemia, żeby nie wyszło bardziej. Tylko życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia i zdrowia i zdrowia, nic więcej. Bo pieniądze kto ma, to ma, kto pracuje, to też będzie miał. I tylko na zdrowiu najbardziej nam zależy, żeby było. Nie? Oby tak dalej, jak do tej pory. Proszę się jeszcze przedstawić. Sołtys Konrad Pietrek, Kępa.